Nadchodzą Łowcy Nagród. Światowy hit. Leć, leć, dasz się sobie nogą. Sylwia, już Sylwia. W Polsce. Dawaj! Zmieścił się. Czas wielkich emocji. Jest! Kobiet! I wyjątkowych wygranych. Mocno! Zasady? Bardzo proste. Jeden gracz odpowiada na pytania. Drugi zbiera tyle nagród, ile tylko będzie w stanie unieść. Tacy są Łowcy Nagród. Przed szansą gry o swoje marzenia. No właśnie, my szukamy łowców idealnych, tych, którzy zagrają w wielkim finale, wygrają wszystko. Były już zgrane małżeństwa, pary, narzeczeństwa. Byli szwagrowie, zabawne szwagierki. Ojcowie z synami, matki z córkami. Jak widzicie, ilość kombinacji i nagród jest u nas nieograniczona. Oto zasady naszej gry. Każda drużyna składa się z dwóch graczy. Pierwszy z nich odpowiada na pytania. Celem drugiego jest wyniesienie z klatki nagród. Każda prawidłowa odpowiedź oznacza 10 sekund więcej dla gracza zdobywającego nagrody. Odpowiedź na 10. pytanie, czyli pytanie o wszystko, oznacza wygraną wszystkich nagród w klatce. Mamy dwa koła ratunkowe. Zmiana pytania lub zamiana gracza na jedną rundę. Aby zdobyć najcenniejsze nagrody, gracz w klatce musi wykonać dodatkowe challenge. Jeśli zawodnikowi w momencie wyjścia z klatki zostanie ponad 10 sekund czasu, otrzyma karę. 10 sekund zostanie odjęte od czasu w kolejnej rundzie. Po prawidłowej odpowiedzi na 5. pytanie, drużyna może zrezygnować z gry, zabierając wszystkie zdobyte nagrody, albo grać dalej, ryzykując ich stratę. Zła odpowiedź lub zamknięcie gracza w klatce oznacza koniec gry i stratę wszystkich zdobytych nagród. A teraz duet, który na grach zna się jak nikt inny, zagrają dzisiaj w najbardziej ekscytującą grę tego sezonu. Przez lata w jednej drużynie gier planszowych i komputerowych dzisiaj sami wchodzą do gry. Player one. Piotr. Player two. Jakub. Welcome to our game. Cześć panowie, cześć. 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 Co lubicie grać najbardziej? No najbardziej to w planszówki, w gry RPG papierowe. O, takie gry wyobraźni troszkę, można Dokładnie. Powiedzieć. Dokładnie. Chłopaki, czy widzicie coś w naszej klatce dla siebie? No, mamy jakiś zestaw chyba do gier, mam wrażenie, wiesz? Mm-hmm. Tak, widzę tutaj pady z konsoli i tam jest PlayStation 4. O co byście tak zawalczyli najchętniej? Najchętniej byśmy zawalczyli o gotówkę. Być może dla was przygotuję, kto wie, mm-hmm. To wam kibicuje dzisiaj. Nasz serdeczny kolega Marek Bugdoł. Cześć, cześć Marek, hej! Cześć! Ale taki powściągliwy, on tak, my mu tak, on tak... No. Powiedział nam przed nagraniem, że zabrał po prostu całą złą energię. No siebie, super. Żebyśmy mieli pozytywną. Nie, ale macie mega pozytywną, co? Czujesz tak, to? Tak, czuję. No. Powiedzcie, czy wiecie już, jak się dzielicie? Kto zostaje tutaj na górze, a kto idzie ze mną na dół? Ja zostaję u góry, a Kuba idzie biegać. Walczyć. W takim razie, Kuba, zabieram cię na dół ze sobą. Jedziemy? Jedziemy. Proszę bardzo, oto pierwsze pytanie dla ciebie. Co nie przewodzi prądu elektrycznego? Złoto, srebro, miedź, porcelana. Odpowiedź to porcelana. Zaznaczyć? Tak. Proszę bardzo, zaznaczamy. Jeżeli tak, to otwieramy nasz skarbiec na 10 sekund. Sprawdźmy. Jeszcze zostało w naszym skarbcu. Był stres, czy nie? Nie. Ja bardziej sportowych rzeczy bardzo lubię, takie sporty, ćwiczyć różnego rodzaju, więc bieganie to też jedno z nich. A co ćwiczysz? Japońską szermierkę. A powiesz nam coś o tym? Chętnie. To jest dyscyplina sportu bardzo niszowa. A czym ona się różni od zwykłej szermierki? Tym, że używamy mieczy samurajskiego. Okej, bo taka szabla normalna jest zakończona kuleczką, prawda? Tak jest. Żeby nie zrobić sobie krzywdy. Tak jest. Nasz nie ma kuleczki. Czyli jest mniej bezpiecznie. Tak to możemy nazwać. Wręcz niebezpiecznie. Tak jest. Ale widzę, że planujesz u nas dłuższy pobyt, bo wziąłeś sobie kubeczek. A tak był przy okazji, no, żeby się napić w trakcie przerwy. Aha, świetnie. W takim razie jesteś pomysłowy chłopak, mamy tutaj dalej
Zegarek. No i pamięć. Ona też jest zawsze przydatna, prawda? Tak jest. Do plików, żeby przechowywać jak najbardziej. Pokaż, jak jesteś zadowolony. Jedziemy! To w takim razie policzmy, ile za pierwszym razem udało ci się wyrwać ze skarbca. 751 zł! Brawo! Super. Słuchaj, mam dla was challenge, czyli zadanie. Możesz wybrać, o co grasz. A do wyboru masz kasę, wycieczkę zagraniczną, quad albo nie gry. Podwojenie nagrody. Podwojenie nagrody? Zdecydowaliśmy z Kubą, że weźmiemy pieniądze, kasę, więc zagramy o kasę. O kasę, dobrze. Zobacz, co trzeba będzie zrobić, aby wygrać u nas pieniądze. Aby zdobyć nagrodę, trzeba po wejściu do klatki otworzyć cztery kolejne sejfy. Kody do każdego z nich są datami bądź też liczbami, które nawiązują do ważnych faktów z życia obojga naszych graczy. Jak oceniasz trudność tego challenge'u? No, można się pomylić, można wpisać złą cyfrę, zły numer i no może być problem, ale jeśli Kuba będzie znał dobry kod i wpisze to szybko, to może nam się udać. Ale też precyzyjnie, prawda? Tak, bo precyzyjno. Inaczej się sejf nie otworzy. No dobrze, gramy dalej, tak? Proszę bardzo, oto kolejne pytanie dla ciebie. Niebieski jeżyk, Sonic, z gry komputerowej jest szybki jak błyskawica. A co zbiera, żeby się uchronić przed śmiercią? Miecze. Pierścienie, hełmy, jabłka. Coś dla ciebie. Tak, odpowiedź to pierścienie. A jesteś szybki. Tak, bo znam tą grę, grałem. Grałeś już, tak? Tak. Dobrze, zaznaczamy pierścienie, tak? Dobrze robię? Dobrze. I proszę bardzo, jeżeli tak, to 20 sekund jest wasze. Sprawdźmy. Trzymania przez Piotra kury. Co? Kura, tak, dostałem kurę na urodziny. Naprawdę? Naprawdę, dostałem. Ale czad, zazdroszczę ci. Mamy dobra, zbieraj nagrody, idź po nagrody. Ale idź po nagrody, wracaj. Weź rower. Fotel z misiem, fotel z misiem, weź. Jesteś prawie jak zegarmistrz. Prawie. 3,29. Kuba, jak challenge? Ciężki, trzeba znowu czas ten pilnować, to jest czas, tu jest zmorą, ale... A jak u ciebie z pamięcią? Dobrze. Dobrze? Daty znam dobrze. A powiesz, co tam masz na drugiej kartce? Data rozpoczęcia wspólnej nauki w liceum. Będzie wiedział? Myślę, że będzie wiedział. A dobry jest, dobry dobrze. Jest. Dobrze, sprawdźmy, co my tutaj mamy. Mamy deskę. Kto będzie na niej jeździł? Ja. Tak? Ale lubisz? Czy to tak, będzie lubię. Twój... Tak? Nie, jak byłem mniejszy, bardzo długo jeździłem na deskorolce. No i co to jeszcze jest? Obciążniki na nogi. A wiedziałeś, co łapiesz? Nie, byłem... Po prostu udało mi się wprowadzić pin i od razu długa, żeby jak najszybciej... Czyli amok. Amok, tak jest. Dobrze, Kuba, podsumujmy, ile tym razem udało ci się wyjąć ze skarbca. 412 zł! Super! Słuchaj, Piotrze, ty studiowałeś filologię czeską? Nie, to Kuba studiował Kuba, filologię Kuba, czeską. Jak będzie po czesku? Szybciej, szybciej uciekaj z klatki. Rychle, rychle. Rychle. Rychle, to jest szybciej. Rychle, Kuba. Dobra, może jeszcze zobacz, ile macie do tej pory, żeby wszystko było dobra. Jasne. 1163 zł. Super, co? Super, fajnie. Fundatorem nagród w programie jest sponsor. Właściciel sieci sklepów Ziaja dla ciebie. Proszę bardzo, rychle, rychle, dajcie nam pytanko. Który z tych rockowych zespołów muzycznych powstał w Australii? Scorpions, AC/DC, Pearl Jam czy Queen? No, powiem, że ciężko. Myślę, że... Masz czas. Postanowię skorzystać z koła ratunkowego, bo Kuba jest lepszy w zespołach i zamienimy się miejscami. Okej. Okay. Proszę bardzo, koło ratunkowe, proszę, abyście się zamienili. To jest zamiana na jedną rundę. No jak jestem ciekawy, tak po minie wydaje mi się, że wiesz, tak? Pół na pół, dobrze. Pół na pół. Co myślisz? Queen na pewno nie. Pearl Jam tak samo.
Więc zostają mi dwa wybory, które bym się skupiał, czyli Scorpions i AC/DC. Myślisz, że wie? Nie wiem, czy wie. Bardziej prawdopodobny twoim zdaniem? Ciężki. Stawiałbym w takim wypadku... Tylko jeszcze, jeżeli mogę, tak formalnie. Tak? Masz jeszcze jedno koło ratunkowe. To wykorzystamy je. Na wszelki wypadek, na tak? Na wszelki wypadek. Wykorzystujemy? Tak. Co byś obstawiał? Skorpionsów. Zobacz, czy to jest prawidłowa odpowiedź. AC Piorun DC. Jednak AC DC. No. Dobrze, zmienił pytanie. Dobrze, zmieniliśmy, tak. No myślałem, ale nie byłem pewien do końca. Jednak, kurczę, podłoża, skąd dany zespół się wywodzi, jest ciężkie, gdy one wszystkie śpiewają w języku angielskim. Więc... To prawda, ale uratowałeś waszą drużynę. Dobrze, zamieniamy pytanie i spójrzmy. Tarnica to najwyższy szczyt. Pienin. Karkonoszy. Gór Świętokrzyskich. Bieszczadów. Piotrek na pewno by wiedział. A lubicie turystykę górską? To ja lubię, ale zawsze z tymi gdzie, co, to zawsze mam problem. Piotrek ma większą głowę do tego. Tarnica. Nie jestem pewien. Albo... A może jednak nie. Skup się. Bieszczady mi nie pasują. Karkonosz. Pieniny. Odpowiedź A, pieniny. Proszę, zaznaczam pieniny i jeżeli jest to dobra odpowiedź, 30 sekund w klatce jest wasze. Sprawdźmy. O nie! Zobacz, Bieszczadów, to co odrzuciłeś. To odrzuciłem. Zapraszam na górę ciebie także, chodź. Panowie, pieniny to trzy korony. Trzy korony. No, panowie, no więc macie ogromne doświadczenia w grach. Jak tu się gra? Powiedzcie naszym super. Widzom. Jest świetna gra, troszeczkę nas pokonała ta zamiana plus te zespoły, bo... Trzeba wrócić do nas w którejś z kolejnych edycji. Tak. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Fajna drużyna. Po prostu niepotrzebnie się zamienili. I nie trafili na swoją dziedzinę, prawda? Tak. Zobaczmy po przerwie, jak pójdzie kolejnym graczom. Przyjaciele Piotr i Jakub postanowili grać o pieniądze. Dajesz, Kuba! Dajesz, Kuba! Pierwszy save. Dobra, zbieraj nagrody, idź po nagrody! Najpierw wykorzystali koło ratunkowe zamiana gracza. Postanowię skorzystać z koła ratunkowego. Pominie, wydaje mi się, że wiesz, tak? Chwilę później Kuba zmienił pytanie. Na wszelki wypadek. Na które odpowiedział źle. I panowie musieli się pożegnać. Dzięki. Z programu. Do zobaczenia! A oto nowi uczestnicy, żądni emocji i wielkich wygranych, którzy mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji. Jessica i jej anioł stróż, brat Sebastian. Zapraszamy! Jest energia, jest moc, czujesz to? Tak, czuję. No. Jest stres? Tylko i wyłącznie pozytywne nastawienie. Dobrze, czy trenowaliście jakoś przed programem? Bieganie po domu, po sklepie? Nie, absolutnie. Po sklepie cały czas trenuję. Dobrze. Czy wiecie już, jak się dzielicie? Kto idzie ze mną na dół? My jeszcze sami nie wiemy. Tak? Myślę, że zagramy w 3x3 po prostu. Kamień, papier, nożyce. Tak, dobrze. Dokładnie. Zagrajcie, proszę. 3x3. Przegrałam, idę na dół. Dobrze, proszę bardzo, a Sebastian zostaje ze mną na górze. Z jakich dziedzin czujesz się mocny? No przede wszystkim sport na pewno, także jakby wszystkie 10 pytań było ze sportu, będę bardzo zadowolony. A resztę zobaczymy, wiedza ogólna też tam jakaś jest. Jest. Proszę bardzo, oto pierwsze pytanie dla ciebie. Kto dawniej zajmował się wytwarzaniem skórzanych toreb i pasków? Stelmach. Bednarz. Introligator. Kaletnik. Dobrze, mam nieograniczony czas. Stelmach. No. Andrzej Stelmach. Znam takiego świadkarza. Tak, tak, kojarzę, ale to on chyba raczej
torbami i paskami się nie zajmuje. Ten, myślę, że... Nie wiem, czy Jessica jest gotowa? Myślę, że odpowiedź kaletnik. Zaznaczamy odpowiedź kaletnik. Jak tam? Gotowa Jessica jest, tak? Jak najbardziej! Dobrze, sprawdźmy, czy to jest dobra odpowiedź. Tak! Daję Jessica! Dobra, dawaj, dawaj! Tutaj, bierz szybko, to z brzegu, to z brzegu! Co jeszcze? Bierz jeszcze jedną grzegu! Jessica! Jessica! Super! Jezu, myślałam, że naprawdę... te nasze drzwi przytną, ale idealnie w nie wpadłem. Lubię czerwony kolor, ale tylko i wyłącznie na ustach, jako szminkę. To mnie przeraża trochę, ale... Ale jak? W pierwszej rundzie pomyślałam tylko i wyłącznie o sobie, biorąc sobie tutaj jakieś rzeczy. Żadna nowość. Sebastian, nie martw się, pomyślę o tobie następnym razem. Sprawdźmy, co udało ci się wyciągnąć z naszego skarbca. Mamy tutaj tak, longboard, który mówiłaś, że oddajesz bratu, tak? Tak. Dwa sprzęty złapałaś do włosów. No i mamy tutaj jeszcze sprzęt do depilacji. O! To nie dla mnie. Sprawdźmy w takim razie, ile wyciągnęłaś za pierwszym razem z skarbca. 1930 zł! Pięknie! Wow, spodziewałeś się aż tyle? Nie, nie. Jednak nie doceniam jej. A co ty byś chciał, żeby dla ciebie wzięła? No ja bym chciał gitarę, ale nie wiem, czy to... Gitarę? Czemu nie? A na gitarze grasz? No właśnie jeszcze nie. Dobra, czyli planujesz. Tak, od 2 lat staram się. Super, ale ja mam dla ciebie coś jeszcze. Mam dla ciebie zadanie, czyli challenge. I masz do wyboru, do wygrania, tablet i telefon, kino domowe, zestaw wyposażenie łazienki albo wycieczka zagraniczna. O co byś zagrał? Chcesz sister się naradzić? Co byś wybrała? Kino domowe? Może? Co myślisz? Tak? No to gramy o kino. Proszę bardzo, zobaczcie, co trzeba będzie zrobić, żeby wygrać zestaw kina domowego. Gracz przebrany za naukowca, posługując się szczypcami, musi jak najszybciej wypełnić 4 próbówki piłkami o odpowiednim kolorze. Kiedy wszystkie piłki znajdą się w próbówkach, gracz biegnie na szczyt rampy, gdzie na stoliku czeka na niego klucz do nagrody. Jak da radę, myślisz? Myślę, że da radę, jest zwinna, szybka. Trzymajmy kciuki. Proszę bardzo, oto kolejne pytanie dla ciebie. Gdzie odbywa się organizowany przez Jurka Owsiaka Poland Rock Festival do 2017 roku zwany przystankiem Woodstock? W Opolu, w Jarocinie, w Kostrzynie nad Odrą, w Ostródzie. Rockman jesteś, co? Tak, akurat mam to szczęście, że doskonale znam odpowiedź na to pytanie. Także mam nadzieję, że Jessica jest gotowa. Mogę już założyć? I zaznaczymy odpowiedź w Kostrzynie nad Odrą. Tak? Ostatecznie. Proszę bardzo, zaznaczam odpowiedź w Kostrzynie nad Odrą. 20 sekund, czy będzie należało do was? Sprawdźmy! Czerwonej w ogóle nie ma. Czerwoną nie ma. Dobra, dobra, bierz coś. Ale jeszcze, weź tego longboarda. Dawaj, Jessica! Jessica, chyba tam nie ta kuleczka wpadła, co? Czemu? No bo włożyłaś czerwoną. Tak, czerwoną. A tam są różowe. Trzeba będzie wyjąć. Widzisz? Nie czerwone, tylko różowe. Aha, bo to są czerwone i różowe. Mhm. Dobra. Nie zwróciłaś na to teraz uwagi, ale było 20 sekund, bardzo mało czasu, więc tak, brawo, że zaczęłaś challenge. Dobrze jest, dobrze tak? jest. Zapoznała się z kijem. I co tam jest ciekawe? Co my tutaj mamy? Głośnik! Mamy głośnik i mamy ekstra torbę. Powiedz, czy masz jakiś wyjazd zaplanowany? No na razie nie. Mhm. A czyli się przyda na pewno. Tak, no na pewno może na te nagrody, tu. Ekstra, dobrze, w takim razie, Jessie, podsumujmy, ile udało ci się wyrwać z naszego skarbca. 452 zł! Piona! Podsumujmy waszą grę w takim razie. Proszę bardzo, 2382 zł! Super, brawo, brawo! No dobrze, a my gramy dalej. Oto pytanie dla ciebie. Słynny stadion Maracana, niegdyś jeden z największych na świecie, znajduje się w Argentynie, w Brazylii, w
Urugwaju, w Meksyku. Sport lubisz? Lubię sport. To jest twoja mocna strona. Owszem, owszem. Stadion Maracana, Argentyna, Brazylia, Brazylia, Argentyna. Tu się wahasz, tak? Dokładnie, między tymi dwoma odpowiedziami. W Argentynie chyba raczej nie. Chyba raczej nie, jak to stadion słynny. Brazylijczycy, mistrzowie świata, siedmiokrotni, o ile się nie mylę. Także myślę, że zaznaczymy odpowiedź w Brazylii. Tak zrobić? Tak jest. Proszę bardzo, zaznaczam odpowiedź w Brazylii. Jeżeli jest to dobra odpowiedź, Jessie wpadnie jak burza na 30 sekund. Sprawdźmy. Tak, tak, co ma wyciąga piłeczkę, wyciąga piłeczkę. Wyjmij piłeczkę najpierw, wyjmij, wyjmij tą czerwoną. Dobra. Udało jej się, dobra. Dawaj. Jessie, dużo czasu masz, dużo czasu masz, super niebieska, bierz jeszcze jedną. To kino domowe coraz bliżej, nie możesz złapać, dawaj, dobra. Dobra, wystarczy. Teraz to, gitara. Bierz gitarę, weź prawie gitarę. Nie! Co tam się wydarzyło? Co za stres. Sebastian mówił, bierz gitarę, mój mózg mówi, bierz cokolwiek. Powiedz, jak challenge? Jak go oceniasz? Łatwy, trudny, łatwo się w ogóle łapie te kuleczki? Coś mi się stało z pamięcią, nie mogę zapamiętać, jaki kolor jest kulek, teraz jest czy różowy, czy czerwony. Okej. Okay. Ale myślę, że dwie się udało, tak. Myślę, że tak. Zobaczymy, jak będzie dalej. Sprawdźmy, ile kosztuje to cacuszko. 196 zł! Woo! No i fajnie. Powiedz, bo ty jesteś operatorem maszyn, prawda? Tak jest. Jakich? CNC. On coś podnosi? Nie, ona frezuje. A to jest frezarka? To jest frezarka. Okej. Okay. Lubisz swoją pracę? Lubię, spokojna. A jak ci się podoba odpowiadanie na pytania? Jest mniej spokojne, ale też fajne. Prawda? Proszę bardzo, ile do tej pory wygraliście w nagrodach? 2578! Pamiętaj, Jessie, o gitarze, dobrze? Pamiętaj o gitarze. Dobra. No, żeby też miał coś chłopak dla siebie. Proszę bardzo, oto czwarte pytanie o 40 sekund. Jakie ptaki pełnią funkcję gołębi pocztowych w Grze o Tron? Orły, sokoły, bażanty, kruki. Myślę, że na to pytanie odpowiedź na pewno by znał mój chłopak Mateusz. Oj, powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Nie oglądałeś, tak? Nie oglądałem Gry o Tron. Ups. Zastanawiam się, czy Jessica oglądała Grę o Tron. Chociaż ona tak historycznych filmów chyba nie bardzo. Tak mi się wydaje. Nie, myślę, że Jessica też nie będzie wiedziała, tak żebyśmy zmienili może to pytanie. Dobrze, ale gdybyś miał obstawić, to na co byś postawił? No najpewniej bym postawił na orła chyba, bo to jednak... Sprawdźmy, czy miałbyś dobry dzień. Kruki. To dobrze, że je dobra obstawiałem. Dobra decyzja, prawda? Tak. Oczywiście, a więc zabieram ci jedno koło ratunkowe. I oto nowe pytanie dla ciebie. Co było ulubionym daniem wojowniczych żółwi ninja? Pizza. Hamburgery. Hot dogi czy sushi? Oj, kiedy to było, jak się oglądało Wojownicze Żółwie Ninja? Wiadomo, jaką bronią się posługiwali, jak wyglądali, jakie kolory mieli, człowiek pamięta. Ale co jedli? No, mieszkali jednak w kanalizacji. To tam sushi chyba nie bardzo. Hot dogi, hamburgery, pizza. Same fast foody, czyli na pewno jedli niezdrowo. To wiemy. Tak? To wiemy. A taka pierwsza myśl, jak zobaczyłeś? Skojarzyło mi się bardziej z tą studzienką. Ich wyjściową, że tak powiem, w okrągłym kształcie pizza zmieściłaby się. Także myślę, że zaznaczymy odpowiedź pizza. Proszę bardzo, zaznaczam odpowiedź pizza. Jeżeli jest to dobra odpowiedź, to Jessie zawładnie naszym skarbcem na całe 40 sekund. Sprawdźmy. Dawaj, 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 dawa
Spokojnie, dużo jeszcze masz czasu. Spokojnie, patrz na kolory. Spokojnie. Dawaj jeszcze jedną, dawaj jeszcze jedną. Leć po tą gitarę dla mnie, dawaj, bierz gitarę. Jeszcze coś. Weź kuchenkę. Pod pachę weź. Będzie kara, zobaczysz. Nie będzie kary, zostało tylko 5 sekund. Jest gitara dla wrata. Ale sobie będziemy brzmieć. Ojej, a jak ty to podniosłaś? To jest takie ciężkie, jestem ciekawa, co tam jest. To jest obciążnik do nóg. Słuchaj, o, do ćwiczeń, na nogi się to zakłada. To może to będzie odpowiednia motywacja, żeby wreszcie się wybrać. Dobrze, to w takim razie podsumujmy, ile udało ci się tym razem wynieść ze skarbca. 2739! To ta gitara musi kosztować co najmniej 2700, prawda? Gratuluję ci. No i co jej teraz powiesz? Dziękuję. No. W końcu o mnie pomyślałaś. Super. Dobrze, podsumujmy waszą grę do tej pory. Będzie niebagatelna sumka. 5347 zł. No brawo, Jessie, brawo, ty także, Sebastian. I proszę bardzo, bardzo ważne pytanie. Pytanie numer 5 o 50 sekund. Alfred Nobel, fundator słynnej nagrody, wynalazł dynamit, telefon komórkowy, szczepionkę przeciw grypie, lokomotywę parową. A ciekawe pytanie, co? Bardzo ciekawe, tym bardziej teraz głośno o tym Noblu. Nie zawiedź. Słynna nagroda. No to telefon komórkowy możemy od razu odrzucić, bo to jednak dużo później było wynalezione. Myślę, że był dobrym wynalazcą i wynalazł dynamit. Także proszę o zaznaczenie odpowiedzi dynamit. Proszę bardzo, zaznaczam odpowiedź dynamit. Sprawdźmy, czy 50 sekund będzie dla was. Sprawdzamy. Spokojnie, bez stresu, bez nerwów. Złap sobie. Odwrotnie złapałam jedna. Super, masz dużo czasu. Tyle czasu masz. Mamy gitarę, już tylko teraz na tym możemy się skupić. Spokojnie. A co byś chciała, żebym wzięła? Ciekawe jeszcze. Spokojnie, już idzie. Teraz piłeczkami się zajmie. Jest świetnie. No, ma dziewczyna ten luz. Spoko, masz czas. Weź jeszcze jedną. O, niesamowity spokój. No więc spokojnie po jakieś nagrody i zobacz. Nie bierz już. Ale słuchaj się, nie biegaj jeszcze. Nie, kuchenki nie bierz. Bierz coś jeszcze. Ale ty masz refleks, jaki ty masz zryw. Ja tylko krzyknęłam, od razu się obróciłaś i pobiegłaś. Ekstra. No i nadal jesteśmy w grze, Jessie. No, brawo, super. Mam tutaj odkurzacz. Taki fajny, przenośny, co? Masz samochód? Tak. Przyda się odkurzyć? Mam, no pewnie. No, w końcu. No i mamy tutaj jeszcze sprzęt, który ułatwi mycie okien. I tutaj mamy jeszcze słuchawki. O, świetnie. Super, słuchawki, nie? Fajnie. Brawo. Wielkie brawa dla Jessie. Sprawdźmy wartość tego sprzętu, który wyniosłaś. 616 zł! Fundatorem nagród w programie jest sponsor. Właściciel sieci sklepów Ziaja dla ciebie. Dziewczyny, zapraszam was na górę. Chodźcie tam. Lecimy, biegniemy. Jak się czujesz, Jessie, w tym stroju? Trochę gorąco. Cieplutko, nie? Ale jestem bardzo usatysfakcjonowana, więc jak się czuję, w porównaniu do tego, co tu robimy, to jest po prostu nic, naprawdę. A, podsumuję wasz challenge. Otóż prawie, jeszcze po jednej kulce do niebieskich i do żółtych potrzeba, aby przekroczyć jakby tą górną część. No i właściwie jesteś tak prawie w połowie challenge'u, prawda, w tym momencie? To dobrze. Zobacz, ile nagród wygraliście do tej pory, jaka jest ich wartość.
5963 zł! Super! Co teraz? Co teraz? Właśnie, przed wami ważna decyzja. Czy zostajecie dalej w grze? No, jak jest w połowie challenge'u, to chyba ma jeszcze drugą połowę do spełnienia, prawda? Co zrobicie? Damy sobie wszystko. I gramy dalej. Gramy dalej! Lecimy super. Na dół! Zobacz, jesteś teraz w połowie gry, tak? Przed tobą tylko 5 pytań, a właściwie 4 pytania do pytania o wszystko. Masz jedno koło ratunkowe, zamiana partnerów. I wielka szansa na kino domowe i fotel. Gramy? Gramy, gramy. Proszę bardzo, 6. pytanie, warte całą minutę w naszej klatce. O której godzinie wskazówki zegara tworzą kąt półpełny? 9. 18. 12. 3. O, pytanie matematyczne. Pastek jest dobry z matmy. Zawsze mi pomagał w klasach szkolnych, no. Czyli poradzi sobie. Pewnie. O 12 mamy pełny, o 9 mamy kąt prosty, o 3 mamy 45 stopni. No to zostaje nam tylko odpowiedź o godzinie 18. Zaznaczyć? Tak jest, bardzo proszę. Proszę bardzo, zaznaczam godzinę 18 i jeżeli to jest prawda, to Jessie będzie buszować przez całą minutę w naszej klatce i może dokończy challenge. Sprawdźmy. Tak! Daję, Jessie! Dawaj, dawaj, weź te, które ci brakują! Te, które ci brakują! Weź niebieską i żółtą! Weź niebieską i żółtą! Niebieską i żółtą! Weź niebieską najpierw, dobrze, weź niebieską, dobrze, poluj. Dobra, weź następną, bierz następną, spokojnie, tak? I żółtą, i weź żółtą teraz! Weź żółtą, 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 dobra! Dobra, zieloną teraz, masz dużo zielonych, bierz zielone, super, bierz zieloną, zieloną cały czas, tak? Skup się na zielonej, skup się na zielonej, skup się na zielonej, mamy jeszcze dużo czasu, także spokojnie, 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 bierz zieloną, weź jeszcze jedną zieloną, weź jeszcze jedną zieloną. Weź jeszcze jedną zieloną, dobra, idź po nagrody, ale spokojnie, bierz... Nie, masz dużo czasu, nie wychodź jeszcze, pakuj, nie wychodź, nie wychodź, zbieraj jeszcze, nie, tam bliżej, bierz coś, weź coś, weź coś, połóż to na pudło. Weź coś jeszcze, wyj, uciekaj, dobra, zakręciła się. Jessie, jak ty to uniosłaś? Właśnie. To było dosyć nieprzemyślane. Nie ma siły już, biedna. Chyba było bardzo ciężkie, bo nie dość, że tutaj mamy deskę, to jeszcze mamy mikrofalówkę. No, świetnie. I powiedz, jak tam ten challenge? Już jesteś w ponad połowie. Już coraz łatwiejszy. Ja myślę, że ostatnia runda i będziesz miała go skończoną. Oby. Jestem dobrej myśli. Ale ekstra ci poszło, super. Jestem z ciebie dumna. Sprawdźmy, ile udało ci się wynieść ze skarbca. 409 zł! Bardzo dobrze. Zobaczcie, ile wygraliście do tej pory. 6372 zł. Łowcy Nagród to program pełen emocji i wysokich wygranych. Widzimy się po krótkiej przerwie. Rodzeństwo Jessica i Sebastian grają o zestaw kina domowego, do którego przypisany jest challenge o wdzięcznej nazwie Henry. Daj, Jessica! Dawaj te piłeczki, dawaj! Sebastian wykorzystał jedno koło ratunkowe, a Jessica zdążyła wykonać ponad połowę zadania i zgromadzić nagrody za ponad 6000 zł. 6372 zł, super! Bardzo dobrze. Przed nami 7. runda. Podejmijcie decyzję, czy gracie dalej, bo możecie skończyć grę w tym momencie. Co robisz? No to gramy dalej. Jak super! Się czujemy na siłach, to lecimy. Fantastycznie, wspaniała gra. Idziecie do góry. Teraz pytanie za minutę i 10 sekund. Proszę bardzo, oto pytanie numer 7. Którego pierwiastka jest w organizmie człowieka najwięcej? Węgla. Azotu. Wapnia. Tlenu. Azot niezdrowy, wapnie, tlen, wapnie. Wszystkie pasują i wszystkie nie pasują. Bo coś byś eliminował?
Także ci nie pasuje do układanki? To na pewno azot mi nie pasuje. Dawaj, Seba. Ten węgiel też mi nie pasuje tutaj w ogóle. Zostaje tlen i wapń. Z tyłu głowy ma tą poprawną odpowiedź. Widać to po nim. Szko znam 22 lata, więc... Pierwsza myśl była, że w sumie organizm składa się w 78% z wody. Woda to jest tlen i wodór. Dobra, zaznaczymy tlenu. Proszę bardzo, zaznaczam tlenu. Cały czas chodziło ci po głowie co? Woda, woda. A wcześniej? Wapń. Wapń, prawda? Jeżeli jest to tlen, to minuta i 10 sekund będą dla was. Sprawdźmy. Spokojnie. Dobra, spokojnie. Jeszcze tu widzisz jakąś, tak? Dawaj. Szukaj. Ekstra, dobrze. Super, trzy. Dawaj, jeszcze jedną. Zdążysz. Spokojnie, jeszcze. Jeszcze jedną. Zdążysz. O, super. To trudno złapać, bo jest super. Dobra, chyba wystarczy. Weź coś więcej. Bierz ze cztery pudełka, bierz wszystko. Ale idź do bramy bliżej. Jeszcze jakąś paczkę. Jeszcze, dziekaj, nie wychodź. Nie wychodź mi jeszcze. Weź to małe pudełko takie tutaj. Dziekaj. Czy jak ona to udźwigła? To większe od niej prawie. Jest dobrze. Jesteśmy coraz bliżej. Już mam coraz więcej kulek. A tam jeszcze jakieś brakuje? Jeszcze kilka różowych. Kilka różowych, z dwie, trzy. Aha, różowe tylko? Tak. Dobrze, czyli co? Ostatnia runda i będziesz mogła wypychać kino domowe, co też myślę będzie nie lada wyzwaniem. Dobra, w takim razie sprawdźmy nagrody. Co to może być? Telefon! Telefon! Ekstra! Ale super! I w tym pudle to, kazałeś jej wziąć to pudło, zobaczmy co tam jest. Ciekawe co tu jest. Większe od Wiki. Sprawdźmy. 5000! 5000! Brawo! Super! Dociera to do ciebie? Nie wiem jeszcze co się dzieje na razie. To teraz sprawdźmy ile udało ci się wynieść ze skarbca, bo ja czuję, że tu jest dużo kasy. 8478! Sebastian, to do ciebie dotarło? Tam było 5000! Dobra robota. No dobrze, podsumujmy waszą grę. Teraz zobaczcie, mnóstwo pieniędzy. Zobacz, widziałeś tyle kiedyś kasy? 14 850 zł! Czy ty widziałeś gdzieś tyle pieniędzy, Sebastian? Na żywo? No. Jeszcze nie. Ja też nie. Mnóstwo kasy. No dobrze, słuchajcie, teraz jest moment decyzji. Tylko dwa pytania dzielą was do pytania o wszystko. Zobacz. Jak mało. Jeżeli będzie pytanie o wszystko, to cała klatka, ten samochód, ten skuter, to wszystko jest wasze. Dwa pytania. Jeszcze raz zobaczcie kwotę, którą macie w tej chwili. Popatrzmy, żebyśmy wszystko wiedzieli dobrze. To jest kwota 14 850 zł. No i teraz podejmijcie decyzję, pogadajcie sobie, czy chcecie grać dalej. Jessie. No oczywiście, już jesteśmy tak blisko, że już na spokojnie. Co myślisz, Seba? Dasz radę biegać? No jasne, a ty odpowiadać? Dobra, nie wiem, to się okaże. To co? No to gramy dalej. Gramy dalej, super! Trzymamy za was kciuki. Tylko dwa pytania dzielą was od pytania o wszystko. I zawartość klatki o wartości 250 tysięcy złotych będzie wasza. Proszę bardzo, oto kolejne pytanie. Jeśli ktoś jest dotknięty batofobią, to odczuwa chorobliwy lęk przed odpowiedzialnością, nietoperzami, biczami, głębiną. Batofobia.
Hepatofobia. Powiem szczerze, z niczym mi się to nie kojarzy. W ogóle nic? Hepatofobia. No z biczami to by chyba było za proste. Ja bym strzelała na odpowiedzialność. Strzelałabyś? Z nietoperzami chyba jakoś inaczej. Ta fobia się nazywa. Jakby to była batofobia, to bym pamiętał. Czyli zostaje nam głębiną lub odpowiedzialnością. Głębiną odpowiedzialnością. No duża odpowiedzialność teraz. Prawda? Dobrze, myślę, że zaznaczymy odpowiedź odpowiedzialnością. Pamiętaj, że masz jeszcze wymianę partnerów, jakby co. Ale tak przed programem rozmawialiśmy z Jessiką, że raczej się nie zamieniamy. Odpowiedziałabym to samo, więc to bez sensu. Albo jakby iść innym tokiem myślenia. Batman był nietoperzem. I stąd mogło się to wziąć. Też dobrze kombinuje. Od człowieka nietoperza. Myślę, że nikt nie będzie miał do mnie pretensji, jak tak odpowiem. Batman na pewno się nie obrazi. To zaznaczmy nietoperzami. Jaka decyzja? Nietoperzami. Tak? Tak. Proszę bardzo, zaznaczam nietoperzami. Jeżeli jest to dobra odpowiedź, to Jessica wpadnie do naszej klatki na minutę i 20 sekund. Sprawdźmy. O nie, zobacz, głębiną, jak batyskaw, prawda? A nie jak Batman. A nie jak Batman. Ojej, zapraszamy no, was na górę. Super. Jesteś najlepszy. Dobrze się bawiliście? Super, naprawdę. Najlepiej, naprawdę. Czy żałujecie tej decyzji, że nie wycofaliście się wcześniej? Absolutnie nie. Przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim po dobrą zabawę, więc myślę, że wspomnienia to jest najlepsze. I bawiliśmy się wspaniale. Wy jesteście wspaniali. Dziękujemy wam bardzo. Świetna gra. Ryzyko, emocje, naprawdę super para. Siła rodziny. Dziękujemy wam bardzo. Byliście cudowni. Dziękujemy bardzo. Ale dobra gra była, co? Świetna po prostu, świetna. Ona miała świetny refleks. Tak. On wiedzy, tak. No ale to pytanie akurat nie podpasowało. Nie podpasowało, a szkoda, bo tyle było do wyjęcia łącznie z kinem domowym i mnóstwo pieniędzy. No ja już się nie mogę doczekać, aż po prostu zaczniemy kolejną grę, ale to już w przyszłym programie. Tak jest, kolejne emocje w następnych Łowcach Nagród. Do zobaczenia. Do zobaczenia, kochani.